Wpadnij na G2, tam zawsze promocje. Link macie w opisie filmu. Siemka wszystkim, z tej strony Guga, witam was w kolejnym odcinku z Brain Show, a są dzisiaj ze mną Wojtusialkie. Jestem. I Tomusialkie. Jestem. I wpadajcie oczywiście... Tak, wpadajcie na linki w opisie, bo tam są inne odcinki, inne perspektywy, inne wszystko. Także fajnie i oglądajcie, tak. Mam nadzieję, że ładnie mi dzisiaj powie. Oj, ale tragizm. Dobrze być to znowu z wami. Lament przegranych, radość zwycięzców. Jak ja to... Śmiech ameby. Nie ma czasu do stracenia. Zaczynajmy Brain Show. Przywitajmy gromkimi brawami naszych wspaniałych uczestników. Oho. No i się zaczyna. Oho. Ten wzrok mówi wszystko. Oho. Na miejscu pozostałych już bym się zbierał do domu. No. Wejdźcie tam portami już pewnie. Ma prawie tyle wygranych, co ja fanów. Aha, o Tychaniu! A nie, on ma dużo! Nie, on ma dużo fanów, halo! Na bank ma dużo, to o to chodzi. Tak sobie myślisz? No. No nie wiem. No ma dużo fanów, ja jestem jego fanem. Startuje pierwsza runda. Boże, znowu będą te okropne. O nie. Zaraz polecą iskry z palców. Im szybciej odpowiecie, tym więcej punktów. To trzeba palce dać na trzeci bieg. Agnieszka, tak. Jak tak patrzę na twoich przeciwników... Wyczuwam to. Ja pierdolniczę. No, myślałem, że będą Grey i Lara Croft. Przygotujcie się. To kategoria w sam raz dla was. Będziemy się główkować. Ile dzieci początkowo zamieszkiwało akademię serialu The Umbrella Academy? O Boże. Nie wiem. Nie wiem do końca. Siedem. Poznajmy poprawną siedem? Odpowiedź. Tomasz! Chociaż ty. No ta. Myślałem, że już nikt do nie oglądałam nie tego serialu. Ja oglądałem. Ja oglądałem, ale już go nie pamiętam. Nazywał się pies ciotki Marge z filmu Harry Potter i więzień Azkabanu? Pies! O Boże! Skąd ma wiedzieć? Nie wiem. Pora oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. Mitoci. Agnieszka! A. Mam pomysł. Może... Trzeba ale to pytanie było trudne. Szczerze? Nie no. Byłem pewny. Ja też nie. Jaki sport uprawiał Troy z filmu High School Musical? O Boże, co to są za pytania? This is real, this is me. Sport? Nie, to nie to. Camp Rock. Nie wiem. Ponieważ będzie siatkówka, co? Są podzielone. Muszę przyznać, ten basketball. Że to ciekawa sytuacja. Wojciech! No. Koszykówkę! Zawsze wiedziałem, że posiadasz. Ale to też nie widziałam. Ej, jakie pytania, jak w ogóle nie znam tego. Jak nazywa się system obronny będący antagonistą w filmach z serii Terminator? Chyba? Oglądałam to tyle razy, ja nie wiem. Nie wiem, nie oglądałem. Sprawdźmy, kto odpowiedział poprawnie. Agnieszka! Masz niewiarygodne wyzwania Ja strzelałem. Ja też strzelałem. Ja w ogóle. Trudne pytania są. Głównym bohaterem którego serialu jest popularny Bercik? Bercik? Czekaj, Bercik, świeci mi coś. Mam. Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Ta wojna. Alternatywy 4 albo 40 lat. Pięta wojna! Tak? No Bercik to jest to Śląscy tacy. Ta blondynka krótsza taka. No dobra, ja dobra zaczaiłem. Ej, mam 0 punktów! Taka to była trudne. Ja już kilka razy też tak miałem. No. Ostatni będą pierwszymi. Jest. Albo fyciami. Albo w ogóle się nie pojawią. Tak. Przed nami kolejna runda! Runda! Rozpocznijmy baloniadę! Nie dla osób z lędziem wysokości! Ja tu przypomnę. Kategorii gry. Przeciwnikowi. Po złej, wasz balon pęknie. Czas trochę polatać. Tomasz! W której pora... Widziałam. Tragizm! Ja nie umiem po polsku, to może być gorzej. No. Przeciwko jakiej chorobie jest pierwsza obowiązkowa szczepionka w Polsce? Wojciech, wybierz przeciwnika. Aha, nie doczytałem. No gruźlica, ja a czym? Ja nie zdążyłam nawet. Ja nie zdążyłem doczytać. No to jak nie zdążyłeś doczytać? Aha. No to polecimy, to Tomek, tak z rundy, na samą podlogę. Ostatni balon. Już nie zrobiłem pomyłki, nie kliknąłem po prostu. Ile średnio kalorii spala się co godzinę w trakcie spania? Ojej. Nie wiem. Agnieszka! Nie wiem, ale... What the fuck? Tomeczka tam unicestw. No gdzie? No wiesz co? Po jednym! Spokojnie, zaraz dołączę. Masz ubezpieczenie na wypadek upadku z takiej wysokości? Mam. Możesz mnie zestrzelić. Choroba Addisona dotyczy układu... Kto to jest?
Addisona? Nie wiem. Bela pokarmowego. Lecę do was. A cholera. Ale dobrze bym strzelił. A, mówiłam, że dołączę? No. Dobrze bym strzelił. Bo wie, a jolo. Jolo, 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 jolo. Trychinoza to choroba spowodowana zarażeniem. Kto to jest? Trychinoza? Idę na dno. Agnieszka, ty rozdajesz kartę. Właśnie widzę, jak idziesz na dno. Kto ma więcej punktów? No, aha, Wojtek. No Wojtek ma więcej. No wiesz co? No masz więcej punktów. I to co? Wybrajmy naszego dzielnego zawodnika gromkim... Nie zestraj się. Nie zestraj się. Które koczoły produkują po... Ojej. Potowy. Tomasz! Aha. To jest twoim największym wrogiem? Ty chamico. A gdzie jest szyszynka? Kto? Jest co? Gdzie jest szyszynka? Jaka szyszynka? Jest? No szyszynka. Na drzewie. Tomasz! Nie, o dziwio, patrz, o dziwio! To szyszynka. Co to jest o szyszynka? Szyszynka. Ja bym to zjadł. Masz lego. O, mam pierwsze punkty. Gdzie jest szyszynka? Nie znam. Koło muszczku chyba. O fuj! Koło muszczku, brzydko brzmi. Koniec rundy. Ogień, emocje i wybuchy. To bum. Właśnie Brain Show. Brain Show. Mówił o wybuchach, pewnie będzie bomba. A oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. Nie gadaj. Czas na spadające punkty. Refleks nagrodzi was bogactwem. Tylko najszybsza dobra odpowiedź zgarnia punkty. Ale uwaga, zła odpowiedź i tracicie kolejkę. Lecimy. Wojciech! Religia! Znajdziesz tu coś, co ci odpowiada? Oho! Religia! Odkryjmy to na nowo! Bojcie. Przed nami odkrycia i wynalazki! Znowu będzie masturbator. Antyseptykę w chirurgii wprowadził? Jezu! Sama mam z Ludwik, poza... Weister. Kto? Chciałem przedoczytać. Wojciech! Czasami warto... Kurwa! Ja mam 600 punktów. Kto zaproponował teorię symulacji zagrożenia? Aha. No? Jak trafia. No. Może powoli czytać. Coś niecoś jednak wiesz. A ja mówię, czemu nie dzielę? Zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne zakładów radiowych Eltra był. Co to są za pytania? Irek? Kopteru. Wentylator pewnie. No. Wentylator. Wojciech! Szybkość błyskawicy. Inteligencja amedy. Dołączył dobrze! Dołączył nieprawda, wypraszam! Brawo! W 1993 tak. roku odkrył prawo ruchu wahadła. Nasza ameba. Wehebiusz. Hebeliusz? Nie? Kalibeusz? Agnieszka! Najszybsza odpowiedź. Punkty wędrują na twoje konto. No nie przeczytam pytania. Jak się nazywał polski inżynier, który jako jeden z pierwszych na świecie skonstruował minikomputer K202. O kurwa. Nie mam pojęcia. Też nie wiem. Na górze. Agnieszka! Szybkość przywiedza. Widzę, że wybór padł na szybkość. jest. Ja to mogę strzelać, kurczę. Kto w XV wieku wynalazł druk? Gutenberg. No. Gutenberg. I to było... Gutenberg! Wędrują na twoje konto. No i nice. Koniec. Ej, mam tytuł odcinka. Wojtek został amebą. No i poznajmy się na górze tabeli. Na szczęście. Ej, kurwa. Totalna porażka. O, jest. Zawód całej rodziny i wszystkich znajomych. Aha, już nie, mów kolego. My cię nadal lubimy, bo nieustannie dostarczasz nam tak, tak. Tak. Zaraz za liderem. Tomasz, nie lider. Dajesz szans reszcie. To nie daje. Było mistrzowskie. Dziękuję. Nie daje. Nie okaże. Na finale się pobłaźnie. Gotowi na jeszcze więcej. Szybkość nas zabije. ENT. O Boże, wybraniec. Lubicie być w centrum uwagi? Czas na wybrańca. Oh my god. Wybraniec odpowiada na pytania. Reszta obstawia punkty. Jak dobrze się znacie? Zaraz się przekonacie. Wojciech. Która kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą przed znajomymi? Ja. Czas sprawdzić, no nie. Co się dzieje w internecie. Kurwa. Zapytam jakieś traktowanie na dysku czy coś. O, super. W internecie. Jak myślicie?
czy udzieli dobrej odpowiedzi? Wojtek myślał, tak czy nie, tak czy nie. Musiałem przemyśleć. Jeden z współtwórców Google to... Tomek? Piękny podział punktów. A, myślałem, że dobrze odpowie. No ja nie. Tomku, straciłem przy ciebie pieniądze. Trudno, nie trzeba dać internetu. Już mówisz jakiś bulwer. Nadszedł czas obstawiania. Nie. Czy odpowie poprawnie? Który z wymienionych programów potrafi zapewnić dostęp do sieci w LAN? Ojej. Co? LAN? No to jest, no, ja wiem. Hamachi, no. Każdy wiedział, że... Tak, Hamachi. Że... Aha, i daliście tak. No tak. Buły. Buły? Nie ja, nie ja. No, po kolei każdy idzie. Mi. Jak myślicie? Czy udzieli dobrej odpowiedzi? Mogę sama dać się, że nie? No gdzie? Internet. Kurwa. No gdzie? Który kraj jako pierwszy umożliwił głosowanie przez internet? Kurwa. Skąd mam wiedzieć? Agnieszka! No, Estonia! Wszystkich oszukać, nawet... Cię jesteście normalni? Nawet on uwierzy w moją mądrość. Gdzie na internecie? Kurwa. Ale to powinno być dwie rundy. Zobaczmy, jak mogłoby być kolejnej. Ty. Będzie TNT pewnie. Ta. Nie ma na co czekać. Jedziemy dawno dalej. Nie było. Nie, złodziej. Zacierają ręce. Czas na kradzież. Złodziej. Ten, kto odpowie poprawnie jako pierwszy, może ukraść punkty. Przeciwnik dawaj ma więcej kategorię. Punktów od ciebie. Pora to zmienić. Agnieszka, hej. Jak tak patrzę na twoich przeciwników, to... No albo aktorzy, albo znani ludzie, no nie ma tu innego wyjścia. O! Zaszalała! Bo ostatnio byli. Weźmy kulinarię. Kogel mogel otrzymujemy, ucierając żółtka. No, halo! Kurwa! Wojciech! Ja i mój portfel... No co ze mnie? Za kogo się biłeś? Aha! A ty masz najwięcej, Tomeczku! No i? Już nie. No z ciebie posiemy troszkę. Wojciech! To jest Wojtka. Lądujesz na szczycie tabeli. Metoda 1410 to przepisna. Co to jest? Na Bimberc, nie? Agnieszka! Nie wiedziałem. Ja strzelałam. Punktów? Tomeczka. Tomeczka. On ma mniej niż ja? Kurwa, teraz ja będę ssana. O nie! Agnieszka! No nie! Z jakim ziołem blisko spokrewniony jest majeranek? Z bazylią! Oregano? Oregano. O! O to bym źle odpowiedział. No. No je. Gdzie trzeba 500, tak będzie po każdym chodzić. No, będzie. W każdej kieszeni. Wojciech! Pozy 5. Zostajesz nowym liderem! Z jakiego państwa pochodzi napój alkoholowy sake? Kurde, nie zdążyłem kliknąć. Agnieszka! A, byłam szybka, uch! A ty Tomek, co dałeś? No zgadnij. In pewnie. No tak. Ej, ale ja nie chcę... Nie, ja nie chcę być największej, ssajcie ze mnie! No to po co się udzielasz? Nie wiem! Specjalnością kuchni którego kraju jest sos cacyki. Oż kuźwa mać! Wojciech! Oż kuźwa mać! No dawaj, przywłaszczy sobie kilka... No nie było to zaskoczeniem! No nie. Boże. Wojciech! Wskakujesz na fotel lidera! Ale jest mała różnica. Tak. Będą równe kwestie. I finał teraz. Więcej, no teraz tak? Każdym pytaniem jest coraz więcej emocji. W takim razie polećmy z kolejnym. A, już myślałam, że ten. No coś ty myślała. Jeszcze raz to samo. Wielki finał. No, ekran prawie. Ale równe. No. Które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych punktów. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwnika, za złą sami oberwiecie. Czas wyłonić zwycięzcę. Focus. Z jakiego filmu znana jest piosenka My Heart Will Go On? Co ja klikłem?
Co klikłeś? A nie, dobrze. Agnieszka! Boże! Bezbłędnie! A teraz myślałem, że nie. Moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Największa tak. Kreska. No masz największą kreski. Nawet masz największą. Nazywa się najszybsza tak, odmiana podu końskiego. Cwał. O nie, cwał. No cwał chyba. O nie, nie. Brak wiedzy musi zaboleć. Musi zaboleć. Nie nauczyłeś na płotce? Nie. Ile wynosi średni promień globu ziemskiego? O maga. Promień? Promień? Tomasz! O. Tomaszu! No to strzelam! Mam się o unicestwie. Tak, Tomek. No ta. Na ratunek przybywa... Pytanie... Pomocnicze, a ratunkowe. Kto chce zostać dłużej w programie? Ja. Osoba, która powierza pieniądze bankowi to... No, klikałem! No, to się okaże, źle udzielę. O Boże. Osoba, która powierza pieniądze bankowi to... Deponent chyba. I o to chodzi. Łap jeszcze trochę energii. Ja nie wiedziałam. Ja bym tutaj zrobiła charakiri. Członkowie grup subkulturowych byli motocyklistami w czarnych, skórzanych kurtkach. Nie, chyba. Wazeliniarze. Trafiłam! Dobrze, w nagrodę możesz komuś przyłożyć. Tomka, stop, no gdzie? Wiesz co? No masz większą kreskę. Nieważne. Ważne dla mnie. Za dobrze wam idzie, moi drodzy. Przykręcamy śrubę. Teraz strzały zabierają więcej energii. Ej, ale to też był strzał. Najstarszymi formami ochrony przyrody są... Rezerwa... Jak ja lubię... Pomniki przyrody! Mnie trafila. Mogę sobie postrzelać. Co jest? No bo niektóre pomniki przyrody są starsze niż parki. No sam się zabija. Tak zwana dziura ozonowa to spadek zawartości ozonów. Gdzie jest atmosfera? Tu jest. Litosfera? Jaka atmosfera? A czym? Jaka atmosfera? W atmosferze przecież jestem. No atmosfera tu też, no dobra, nieważne. Ej, co to są zapytania w ogóle? Wszystko stracone. Czemu to co wiem, to wy nie wiecie? Ja nie wiem. Ja też litosferę klikałam. Do polisacharydów zapasowych zalicza się. Co to jest w ogóle? Wojciech! Chyba jakaś chemia. Polisacharydy zapasowe, czyli cukry proste. No to pektyn. Skrobia, Boże! Dobra, spadł. Miejmy nadzieję, że mnie. Ej, Wojtek czuje presję od nas. Ja się sam unicę swoje, jak mi przy nim. Podwyższenie, na którym dokonywano publicznych egzekucji to... O Boże! Nie wiem. Co to jest? Nie wiem. Nie wiem, Gerydon strzelał. Agnieszka! Aga, ty świetnie! Ty masz jakieś szczęście ostatnio. Nie wiem! Wiesz co, zagrałem jakiegoś lotka coś? Kto gra za ciebie? Uważaj na siebie. Jeden strzelanie! Spadasz. Kurwa, to ma całą krechę. Nic nie straciła. No bo ja... Nie macie dość. Kurwa, ja to chcę godność. On dalej kreskę ma. Z jakiego kraju pochodzi taniec tango? Kurwa, no z... No i Tomeczku, le... Spokojnie. Nie! Argentyny. A jest Hiszpanię, myślała? Nie. Ale powiedziałeś przed chwilą, że myślałeś, że wygrałam. Jak nazywa się osłona na lampę tłumiąca zbyt jaskrawe światło? Abażur. Abażur. Jeszcze Tomek może wygrać, tak jak ja kiedyś chyba z jednym punktem. A nie! I dycha zostanie jeszcze. No tak. Kurde, jeszcze się wygrałem. O, maga. Rozgrywka może się zaraz dla ale ciebie skończyć. Może wygrasz, Tomku. Panie ratunkowe? Zrobiło się poważnie. Wszyscy zaczynają nerwowo ściskać kontrolę. Już pośladki zacisłem, kuźba. Teraz pytanie ratunkowe. Zgłoś się... Kotomek! Dobrze i wiesz, tak... Swój udział. Ostrożnie, niepewność. Żeś nie wpadł. Kto nosi pierścień rybaka? Co? Ej, to nam piźnie chyba. Nie piźnie nam. A nie, to jest pytanie ratunkowe. Najwyżej oboje spadniecie. Tomek! Ty jesteś normalny? Kto nosi pierścień rybaka? Kto to w ogóle jest? Co za pierścień rybaka, halo? Się, no taki Tomku! Papież ma Tomku! Tomek, mówiłam ci, że nie klika, jak nie ale wiesz. Ale gdzie papież, gdzie ryby, kurwa? Ale to nie...
Boże, ale to są nazwy własne. Nazwałbym swój pierścionek jako papież rybaka? Papież rybaka może nie, ale... No fuj, to apa, mam spierzenie, dziękuję. Zwycięstwo zaliczyło. Czomek, ty jesteś deklica jednak, przysięgam. Już wiem, tak, skąd cię nazwa wzięło. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Byli oczywiście ze mną Tomek. Był też Wojtek. Byłem. I wpadajcie na linki w opisie, bo tam naprawdę fajne rzeczy i do zobaczenia. Pa, pa! Pa! Pa!